O śmierci Jerzego Łapińskiego poinformowała jego córka poprzez media społecznościowe. Żegnaj, tato, czytamy w opublikowanym przez Agnieszkę Gaździńską Łapińską opisie, pod którym pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami oraz wyrazami współczucia dla najbliższych aktora. Przyczyna śmierci 79-latka na razie nie jest znana. Jerzy Łapiński nie żyje. Jerzy Łapiński urodził się 2 listopada 1940 roku w Lublinie. Pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach, był wnukiem aktora Stanisława Łapińskiego oraz synem aktorki Krystyny Łapińskiej. W 1963 roku ukończył Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną Leona Schillera w Łodzi. Do śmierci pracował w Teatrze Narodowym w Warszawie. W ciągu swojej kariery związany był także z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej. Jerzy Łapiński wystąpił również w kilku popularnych serialach telewizyjnych, jak Sława i Chwała, Świat według Kiepskich, Na dobre i na złe oraz Złotopolscy. W 2017 roku Jerzy Łapiński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rodzinie Jerzego Łapińskiego składamy najserdeczniejsze kondolencje.